jest zakaz fotografowania. Dlaczego pan fotografuje i na jakiej podstawie? Proszę pana dowód osobisty. Wjechał pan tutaj jak Rambo? Poproszę o patrol policji. Podejrzenie terrorystyczne. Proszę sobie tutaj stanąć. Bo ja nie będę się tutaj przekrzykiwał. Tak. Chwilę, proszę panią. Przecież pan kłamie, bezczelny pan jest. Jest pan bezczelny. No, nie tylko pan nie zna prawa, ale jest pan bezczelny. Nie, dlaczego pan mnie dyskryminuje? Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania. Mówi pan? Tak. Chyba nie. Chyba tak. Widzi pan tabliczkę? No tak. Ta tabliczka wisi na płocie sobie. I co z nią? No nic. No właśnie. No to jest zakaz robienia zdjęć. A. Mam wezwać policję? A no ja to się tam nie przejmuję takimi zakazami. Tak jak ja bym panu zakazał wychodzić stamtąd. Pan by się słuchał? Mogę dowód prosić? Pan się przedstawi? Ja się przedstawię, kłaś się. Proszę się przedstawić. Jak pan chce mnie dowód, to proszę się przedstawić. Nie musi pan wyjmować, wystarczy powie pan imię. Wystarczy imię, nie potrzebuje pana tam, tylko imię pan poda. Panie, tak. Ja jestem na terenie tego zakładu? Nie. No, ale robi pan zdjęcie temu zakładowi. To prawda. Interesuje mnie on, jest bardzo ciekawy, testuje swój sprzęt i właśnie postanowiłem tym się przyjechać i porobić trochę zdjęć. Jest jakiś problem? Jest problem właśnie. Proszę nie kamerować, bo zaraz wezwiemy policję i to będzie telefon do zadania. Ale pani wezwie policję na siebie, nie na mnie. Nie, na pana, bo jeżeli jest tutaj zakaz, to nie to. Proszę pani, jak ja powieszę u siebie na płocie, że pani ma dwa razy podskoczyć i raz uklęknąć. Ja nigdzie nie idę, no spokojnie, ja to proszę pana. Na spokojnie, zupełnie. Takie pani tabliczki z zakazem fotografowania, one mają jakąś tam moc na terenie zakładu. Nie poza zakładem. Ja tu będę sobie wzdłuż chodził, nigdzie nie uciekam, proszę pana. Dobry. Znowu co zmiany. Proszę pana, jest zakaz fotografowania. Dlaczego pan fotografuje i na jakiej podstawie? Proszę o pana dowód osobisty. Proszę o pana dowód osobisty. Mam do tego uprawnienia zgodnie z ustawą. Tak? 97 roku o ochronie osób imienia. Który to? A to proszę sobie przeczytać ustawę. Na publicznym. Nieznajomość prawa, jeżeli pan nie zda, nie zwalnia z stosowania go. Proszę pana, sławetne. Nie życzę sobie, żeby pan mnie fotografował i udostępniał mój wizerunek. A teraz proszę pana dowód osobisty.
Bo jeżeli nie podam, to co się stanie? Jechał pan tutaj jak Rambo. Proszę pana. No. Niech pan mi powie o konsekwencjach, jeżeli nie podam panu dowodu. Tam zakaz fotografowania, prawda? Nie stosuje się pan do tego zakazu. No, nie, bo nie. Dzień dobry, dowódca zmiany karabora przy Polskim Zakładzie Lotniczym. Bardzo proszę, proszę pana, informowałem pana, że nie życzę sobie, żeby pan mnie fotografował bądź też filmował. Nie życzę to nie jest koncert życzeń. Udostępniać pana nie będę. Wizerunku. Tak, proszę panią, poproszę o patrol policji na Wojsko Polskiego czy do Polskich Zakładów Lotniczych. Ale jak Rambo. Jak Rambo. Polskie Zakłady Lotnicze z podejrzenie terrorystyczne. Nie udostępnił pan swoje dokumenty. On jest dobry, dobry pan. Pana dane oczywiście nigdzie nie będą udostępniane. Pan proszę pana, wydaje, pan... proszę sobie tutaj stanąć. Bo ja nie będę się tutaj przekrzykiwał. Tak. Chwilę, proszę panią. Ja z panią też rozmawiam, a tutaj mam pana, który nie stosuje się do poleceń. Proszę o patrol policji z Mielca na Wojska Polskiego 3 pod główną bramę. I to wszystko. Słucham panią. Pani chyba mądra jest dosyć. Tak, tak to jest mądra. Ja panu powiem, bo pan jest spokojny. Jesteśmy na terenie publicznym, teraz tutaj na chodniku, czy na terenie zakładu. Posługuje się kamerą. Tylko pan mi powie, czy jesteśmy na terenie publicznym, poza dziękuję. Zakładem, czy na terenie zakładu. Pan mówi, że z zewnątrz fotografujemy, to jest prawda, znaczy ja fotografuję. Tu sobie stanę, proszę pana, ja nigdzie nie odchodzę. Zapraszam pana może tam. Ja do środka się, proszę pana, nie dam. Nie. O, zapraszam. Jak to było? Nieznajomość prawa szkodzi, pan mówił? Nieuzasadnione wezwanie policji to się nazywa, proszę pana. Proszę pana. Pan chciał mnie legitymować poza obiektem, proszę pana. Bardzo mi się to podoba, nie? Co pan tu wyprawia? Pan mało mówny jest, ale pana kolega wystarczająco dużo mówi, ale jak Rambo wjechał. Pan ma prawo jazdy? Proponuję, żeby pan jeździł samochodem, nie on, bo... Aj, panie, że usłyszałem, tak? Tak, a pan mógłby się przedstawić? Nie, proszę pana, nie mam to na ochotę. No, nie ma pana. Nie potrzeby. No cóż. Wie pan, co to by się stało, gdybym ja tu miał... Restauracja byłaby moja. Stanąłbym sobie na terenie tej restauracji, zrobił zdjęcie i pan by przyszedł do mnie i powiedział, nie mogę filmować. Właściwie w ogóle, moje dzieci nie mogą stać po tej stronie, a ja nie mogę im robić zdjęć, bo to jest na terenie zakładu. Niech pan się zastanowi, co pan robi. A to jest pana? Co? A to jest pana? To nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy w miejscu publicznym w strefie ekonomicznej, której chodniki są po prostu chodnikami publicznymi traktowanymi dokładnie niemal dokładnie tak samo jak miejsce. W związku z tym, czy pan tam sobie powiesi tabliczkę, czy ja mam dwa razy skoczyć, klęknąć, zrobić obrót, to nie ma to znaczenia, dopóki nie wejdę na teren tam, proszę pana. Ale pan ma, jak to pan powiedział, nieznajomość prawa szkodzi. Proszę pana, ja powiedziałem, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania. A to już jest kolosalna różnica. I tak jak panu mówię, ja sobie nie życzę, żeby pan mnie fotografował i udostępnił mi wizerunek. To nie jest koncert życzeń, a ja nie jestem tutaj... w tym przypadku jest. Nie jestem tutaj od zaspokajania pana potrzeb, aczkolwiek wizerunku pana nigdzie nie udostępnię. Jak gdzieś udostępnię, a udostępnię, to zakryję to pójdziemy pana do sądu. Twarz. Zakryję pana twarz i głos zmienię. A, dzień dobry panu, do końca zmiany. Czy patrol policji do wylegitymowania pana, który fotografuje, kameruje polskie zakłady lotnicze? Dziękuję ślicznie, miłego dnia życzę. Niech pan powie, popełniam przestępstwo czy wykroczenie? Pod główną bramę wjazdową na PZL. Tak. Dziękuję. Niech pan mi powie, ja popełniam teraz przestępstwo czy wykroczenie, proszę pana?
No bo pan powiedział, że nie mogę tego robić, więc w polskim prawie w możliwości są dwie. Albo to jest przestępstwo, albo wykroczenie. I teraz pana jako osoba, która postawiła tezę, chciałbym się dopytać, czy ja popełniam przestępstwo, czy wykroczenie. Pani powiedział, że nie mogę fotografować. To nie są żarty. To są poważne rzeczy. Ja potrafię się odnajdywać w takich sytuacjach. Cieszy mnie to niezmiernie. Więc dlatego pana pytam. Pan mnie oskarżył o łamanie prawa. Andrzeju, a mamy tutaj pana przed główną bramą. Może pan wzywać papieża. To bez znaczenia. No, który sobie tutaj zdjęcia kręci. Na swoją policję pan się nie chce dać wylegitymować. No wystarczy w jednym miejscu, tak, oczywiście. Ja wiem o tym, że przy głównej bramie to wystarczy. No to właśnie pan tutaj nie chce nic w tym zakresie wyjaśnić, ani po co to robi, ani... Ja proszę pana, dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan kłamie, że ja nie chcę wyjaśnić? Przecież pan kłamie, bezczelny pan jest. Jest pan bezczelny, nie pana, tylko pan nie zna prawa, ale jest pan bezczelny. To niech sobie pan przesunie to troszeczkę to nagranie i niech sobie pan przypomni, że ja pana się pytałem, w jakim celu pan to fotografuje i kameruje. Zakazywał pan tego, czy nie zakazywał? Tak, proszę pana, powiedziałem panu, że dlatego jest ja zakaz pana. I proszę wykroczenie nie fotografować. Wykroczenie czy przestępstwo? Dostanie pan pewne informacje. Ja chcę od pana, bo to pan mnie oskarża, pana, nie policja. To nie jest przestępstwo. A wykroczenie to jest? Proszę pana, dowie się pan wszystkiego od funkcjonariuszy policji, którzy tutaj... Nie ja to zatrzymam to dla siebie. Nie jest pan dobrze poinformowany? Dobrze, nie świetnie. Dobrze, że pan jest akurat poinformowany. Ja jestem proszę pana... Jak się pan nazywa? Świetnie. Dalej nic, no. Widzi pan. Pan nie muszę nic się tłumaczyć, ponieważ ja nie robię nic złego. A ustawa jasno i wyraźnie precyzuje. Że poza terenem pan może mnie legitymować? Na pewno tak, na pewno tak. Dobra. Ja wyczytam inne Black and White. O, bagaże to... Pan też uważa, że może pan legitymować ludzi poza terenem zakładu? Okej, dziękuję bardzo. Proszę. Czego pan to sobie zrobił? Naprawdę pan jest przekonany? Pan pracuje... A mogę tak się zapytać, znaczy odpowie pan lub nie. Ile pan pracuje w ochronie? Tak rzeczy. Ja panu powiem, ile ja się tym zajmuję. Tak, powiedzmy w cudzysłowie profesjonalnie ze 3 lata. Ile pan pracuje w ochronie? A to pan jest tych, co tak na spłotę cały czas... Co robię? Tak. Nie, proszę pana, ja... Chyba kłopoty ze słuchem. Ja, proszę pana, to co ja robię, to idę w miejsce, które mi się podoba, jadę sobie. Na przykład dzisiaj przyjechałem 700 km, żeby sfotografować sobie ten zakład, ponieważ mnie on ciekawi. Pan zapewne też jeździ na wycieczki i na wycieczkach pan robi zdjęcia, prawda? Ja właśnie dokładnie to samo robię, nie wchodząc na teren zakładu. Ale się nie maskuje. A czy maskowanie w Polsce jest zakazane? A to dlaczego pan jeżeli mnie ktoś grzecznie prosi i informuje, że jest zakaz fotografowania, to się stara zastosować. Jak ja pana koło swojej posesji bym grzecznie poprosił, żeby pan nie chodził, mimo że to jest pańska droga do pracy, załóżmy, to by pan dostosował się do tego koło mojej posesji. A to chyba pan tutaj jakieś pojęcia myli. No ja nie mylę, proszę pana. Chyba jakieś pojęcia myli. Pan po prostu opowiada głupoty. Panie, no to świetnie, jeżeli to pana... Grzecznie do pana mówię, nie? Bo to jest głupota, nie? Pan powinien jako pracownik ochrony, podejrzewam, nie jest pan pierwszy dzień w pracy, powinien pan wiedzieć, że takie zakazy nie mają żadnego znaczenia z miejsc. Tak, nie mają uzasadnienia. Nie. Nawet w takim momencie, jak jest ogłoszony trzeci stopień zagrożenia... Może być sobie, który chce trzeci stopień, o ile nie jest to stan wyjątkowy i stan wojenny, to nie ma żadnego znaczenia, proszę pana. Wie pan co, nawet mi pana nie... Nie, tak, proszę pana, ja panu powiem, nie? Będzie pan, znaczy pan osobiście, jako osoba konkretna nie, ale będzie pan sławny dosyć. No, to dziękuję. Myślę, że także 200 tysięcy osób pana obejrzy na spokojnie. To jeszcze proszę pana tak, jeżeli pan będzie miał z tego tytułu jakiekolwiek profity, to żeby pan nie zapomniał o tym, że znajdzie się pan w sądzie o naruszenie moich praw. Dlaczego pan zakłada, proszę pana, że ja upublicznię pana wizerunek? Skoro pan mówi, że 200 tysięcy osób będzie oglądało... Tak, proszę pana, ale pana wizerunek jako twarz i głos zostaną zmienione i zamazane, więc
Skąd panu przychodzi do głowy, że ja opublikuję pana wizerunek? Niech pan nie zapomni o tym, że jeszcze mam identyfikator, jak go pan będzie tam uwidaczniał, to jest to jednoznaczne. Pan się nie martwi, mówię panu, rozmawia pan z profesjonalistą, a nie z amatorem takim jak pan. To znaczy, w sumie to amatorem też jestem, tylko amatorem takich obiektów. No dobra. Nie no, po polsku tylko pan tutaj twierdzi, że przyjechał sobie 700 km specjalnie po to, żeby sfotografować polskie zakłady lotnicze. Nie specjalnie po to, ale między innymi. A, wiesz, Andrzej, to jest... ...spotu w internecie. A jeszcze pan się zapytał, a tu skąd pan przyjechał te 700 km, bo do Gdańska to jest jakieś 600 tam parę, to jeszcze dalej? Wyobrażam, jak pan chyba ma tam fotografię, no oceniam pana, ale chyba w Polsce można jechać dalej niż 700 km. Zobaczmy, proszę pana. Tylko tak z ciekawości się teraz pytam, to skąd pan. Ja nie widzę powodu, dlaczego obcemu mężczyźnie miałbym jawnić jakiekolwiek dane. Zostaliśmy przyjaciółmi, a tu pan... No, znaczy pan nie wjechał tu jako przyjaciel, pan wjechał tu jak Rambo troszeczkę. Ładnie pan zaparkował auto, pokażemy to policji, proszę pana, bo pan jest poza terenem. No trudno, no proszę pana, no trzeba czasami... zaryzykować, tak? Rzeczy. Zaryzykować. No zakład pewnie na pewno, będzie zadowolony, ale firma trochę mniej. Karabela pana. Ochrona. No. To też jest zabronione, proszę pana, eksponowanie wizerunku. Eksponowanie wizerunku czemu? Eksponowanie. Ja mam wrażenie, że pan żyje czasami minionymi 33 lata temu. Może. Zakaz, zabronione, zakaz, ojojoj. Wie pan, że suma summarum przyjedzie policja i wtedy będzie trzeba wskazać przepis, który łamie, nie? Rozumie pan to? Wskażą na pewno pana. Oni wskażą, ale to pan twierdzi, nie oni, że ja coś robię nie tak. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Witam pana serdecznie. Jestem szefem. Chciałem zapytać, w jakim celu? Proszę pana, ja tutaj kolegom w sumie powiedziałem. Tak? Takie obiekty jak ten interesują mnie. Przyjechałem na wycieczkę i nagrywam obiekt, który mnie interesuje. Zapewne pan jeździ na wycieczki, robi zdjęcia na wycieczkach. Ja właśnie to samo dzisiaj robię tutaj. Przyjechałem sobie pod ten obiekt, a pan tutaj twierdzi uparcie, że jest zakaz i nie mogę z tego miejsca tutaj fotografować tego obiektu. Nie jest w stanie mi wskazać żadnego przepisu. To może pan będzie w stanie wskazać przepis, który zakazuje mi z tego miejsca fotografować tego obiektu, ten obiekt. To wie pan co, to chciałem pana poinformować, że my jesteśmy zakładem produkcji specjalnej. Chcielibyśmy wiedzieć, w jakim celu pan... Powiedziałem panu, nie wiem czy pan słyszał przed sobą. Że jest, że pana interesuje, tak? Tak, jedzie pan na wycieczki i robi zdjęcia czasami na wycieczkach? Tak, nie? Jak każdy, prawie każdy człowiek. Dobrze. Ja dokładnie to samo, interesuje mnie akurat to. Dobrze, to... Co z tym zakazem? Bo pan twierdzi, że jest zakaz, jaki przepis mi zakazuje? Wie pan co, no w zasadzie jest pan wolnym człowiekiem, może pan robić wszystko, co pan chce. Natomiast my byśmy chcieli wiedzieć, kim pan jest i dlaczego... Ale dlaczego, proszę pana, jeszcze pan powiedzieć, kim ja jestem? Jestem osobą robiącą zdjęcia na wycieczce. Nagrania. Przychodzę pod zakład jakiś sobie, pod pomniki, pod, no nie wiem, budynki jakieś nieciekawiające, historyczne, ale także przemysłowe, interesuje mnie logistyka. Rozumiem. Okay, dobrze. Takie rzeczy. Dobrze, dobrze. To co z tym zakazem? Nie, w porządku, niech pan z was racji sobie może pan jeszcze zostać, tak? Pan jest uprzejmy, ja zostaję. Tak, ja nie mam zamiaru, ja nie uciekam przed służbami żadnymi, ani takich rzeczy. Proszę uprzejmie. Niech pan mi powie taką rzecz. Tak, bo jak już tak trochę stanowaliśmy, to czy ja byłem cały czas stanowany, ale jakby się okazało. No może tak nie całkiem do końca, no ale... Ale jakby się okazało, proszę pana, nie? Tak, ale pan sobie zgodzi. Jakby się okazało, że to ja mam rację, a nie pan. Jest pan w stanie mnie przeprosić za wymyślanie zakazów, które nie istnieją, jeżeli by się okazało. Tak,
się to okazało, ponieważ... Ale powiedział pan to tak, żeby przeprosić, jeżeli by się okazało, że ja tu nie popełniam wykroczenia przestępstwa, to po prostu robię legalnie. Jest to zakład podlegający obowiązkowej ochronie. Mhm. Ma pan zakaz i proszę przeczytać, chyba jest tam w ustawie, w którymś tam miejscu. W jakiej ustawie? Tak, a to już poszukać pan, skoro pan robi zdjęcia zakładów przemysłowych, zwłaszcza takich jak ten, to powinien sobie pan zdawać z tego sprawę. Ja proszę pana sobie doskonale zdaję sprawę, ponieważ ja nie jestem w tej sytuacji. Pierwszy, drugi, dziesiąty, ani pięćdziesiąty raz. Proszę pana. Wie pan, to nie jest tak, że ja sobie tu przyszedłem i wiedziałem, że na pewno nic, takie sytuacje się dzieją, ludzie mnie pytają, są czasem uprzejmi, czasem zmyślają, czasem nie. No chyba nic tutaj nie zmyślaliśmy. Zmyślał pan zakaz. Tak, zakaz nie obowiązuje, to, proszę, pana. Tam, proszę pana. Wiśle. To jest zakaz, który obowiązuje na terenie zakładu. Wstęp zbroniony pan ma, nie? Napisane. Czy ja mam tu wstęp zbroniony? Niech pan przemyśli to, co pan mówi. A proszę pana, ja taki zawsze przykład podaję, ja się powtarzam bardzo często. A zna pan taką stronę internetową, gdzie Google pokazuje zdjęcia różne. Jeździ po ulicach samochód, robi zdjęcia i może pan sobie zobaczyć na mapie, jak wyglądają różne miejsca w Polsce z ulic sfotografowanych. Tak, proszę pana, znam tą aplikację. No to dlaczego pan mnie... Dlaczego pan... Proszę pana... Dlaczego pan mnie dyskryminuje? Absolutnie, panie, panie Boże. Dyskryminuje pan. Czy widział pan na przykład na ulicy... Mówi pan zakaz. Na Alejach Niepodległości, gdziekolwiek wystawiony zakaz fotografowania? Ale co na Alejach Niepodległości, czy się nie rozumiem? Niech pan mi powie co, bo ja wie pan, ja niekoniecznie, ale ja niepodległości w Polsce to prawdopodobnie jest bardzo wiele. O jaki konkretnie pan Mielcu. Mówi? Rozmawiamy o Mielcu. Więc sobie taki. No ale co, nie można tam aplikacja. Fotografować gdzieś czy coś? O, a widział pan twarze na. Ale ja. A pan mapach? Widział swoje twarze? Ale widział pan. A widział pan gdzieś twarze u mnie? Tutaj ma pan zakaz po prostu nagrywanie i fotografowania. To jest fotografowanie, to jest obiekt strategiczny. Panu nie wolno tego robić. Jeżeli pan będzie powtarzał to kłamstwo, to dobrze, zostanie pan ujęty obywatelstwo za chwilę. Pan mnie ujmie? Tak, proszę pana. O to proszę próbować.